dobry, nazywam się Marek Ciesielczyk, jestem niezależnym radnym Rady Miejskiej w Tarnowie. Wczoraj, 20 września, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Stanisław Mazur, podjął decyzję o dymisji między innymi pana Jakuba Kwaśnego z funkcji dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W uzasadnieniu czytamy m.in. Decyzja ta podyktowana została istotnymi wątpliwościami związanymi z prawidłowością działań podejmowanych przez prorektora oraz dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu, czyli pana Kwaśnego, w zakresie wydatkowania środków publicznych i nieprawidłowości w zawieraniu umów cywilnoprawnych. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności, w jakich mogło dojść do nieprawidłowości. Główne zastrzeżenia dotyczą umów zawieranych przez odwołanych ze sprawowanych funkcji pracowników uczelni, w których występują oni nawzajem w rolach zleceniobiorcy bądź osoby działającej za zleceniodawcę, to jest uczelnie, w zakresie działań zbieżnych z obowiązkami w ramach pełnionych funkcji. Złożone przez odwołanych pracowników na prośbę rektora stanowiska nie wyjaśniają powstałych zastrzeżeń. W kontrolowanym okresie, to jest od października 21 do czerwca 23, łącznie zidentyfikowano 67 umów pomiędzy tymi dwoma osobami, z czego zastrzeżenia co do zakresu zgłoszono do 29 z tych umów. Ich łączna kwota to ponad 219 tysięcy złotych. W zależności od ostatecznych wyników oceny prawnej będziemy informować o podjęciu dalszych kroków prawnych. Tyle profesor Mazur. W związku z tak poważnymi, jak się wydaje, zastrzeżeniami czy zarzutami wobec pana Jakuba Kwaśnego, który równocześnie jest przewodniczącym Rady Miejskiej w Tarnowie i wobec którego zgłaszane były zastrzeżenia już w przeszłości, złożyłem dzisiaj wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w której porządku byłby wniosek o odwołanie pana Jakuba Kwaśnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Ten wniosek podpisany przeze mnie został złożony w Kancelarii Rady Miejskiej dzisiaj 21 września i oczekuję, że 6 innych radnych go podpisze, podobnie jak wniosek o odwołanie Jakuba Kwaśnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Mam nadzieję, że zwłaszcza radni PiS, którzy dotychczas, jak się wydaje, roztoczyli parasol ochronny nad panem Kwaśnym, podejmą w końcu właściwą, etyczną decyzję i podpiszą się pod wnioskiem o odwołanie pana Kwaśnego. Dziękuję bardzo za uwagę. Polecam kontakt z rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego i zapoznanie się ze szczegółami zarzutów wobec pana Jakuba Kwaśnego. Mam nadzieję, że zostanie on wkrótce odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie. Dziękuję bardzo.